Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Co to oznacza? Na ten temat właśnie teraz będę rozmawiała z Państwa i moim gościem, pan Andrzej Stefaniak, ekonomista. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, kłaniam się wszystkim, dzień dobry. I na początek moje najważniejsze pytanie, czy będziemy mogli odetchnąć właśnie przed świętami Bożego Narodzenia? Czy to oznacza, że te raty naszych kredytów już nie będą rosły? Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy właśnie na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych, więc moim zdaniem pewien optymizm powinien mieć miejsce. Ci, którzy się obawiali podwyżek stóp procentowych, moim zdaniem powinni odetchnąć z ulgą, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że faktycznie tak się stanie, a widząc, jaka była perspektywa ścieżek inflacyjnych, ale przede wszystkim dynamiki wzrostu PKB, bo to także jest było niezwykle istotne dla Rady Polityki Pieniężnej, moim zdaniem ta właśnie trajektoria przyszłej projekcji PKB sprawiła, że nie doszło do wczoraj do decyzji o tym, żeby podnosić stopy procentowe, ponieważ Rada boi się, że kolejne podwyżki stóp procentowych mogłyby naprawdę bardzo mocno zmrozić polską gospodarkę. Moglibyśmy zaliczyć tak zwane twarde lądowanie. Mogłoby się to odbić negatywnie, zwłaszcza dla tego sektora nieruchomości, który już teraz odczuwa bardzo wyraźny spadek i presji na to, żeby kupować nowe mieszkania i oczywiście ci wszyscy, którzy płacą kredyty hipoteczne, co miesięczne raty, także to bardzo wyraźnie odczuwają. No i oczywiście, żeby ten kanał nie wygenerował recesji w polskiej gospodarce, więc moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła wczoraj stóp procentowych. I oczywiście także moim zdaniem jednym z takich kluczowych czynników było także to, że na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni bardzo wyraźnie zaczyna umacniać się złoty, są kupowane polskie obligacje, czyli no jest pewien optymizm na rynku finansowym. No tak, ale czy ten optymizm pojawi się w naszych portfelach, w portfelach Polaków? No jak na razie to stopy procentowe były podnoszone 11-krotnie, bardzo dużo i za każdym razem rzeczywiście wsłuchiwaliśmy się w prezesa NBP z ogromnym zaciekawieniem, ale też i niestety niepokojem. Dzisiaj też tak będzie. Konferencja prezesa Glapińskiego o godzinie 15 będzie przykuwała uwagę wszystkich uczestników rynku, nas oczywiście także za granicę. Natomiast moim zdaniem jest naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, ponieważ ci, którzy obstawiają własnymi pieniędzmi to, co się może wydarzyć na stopach procentowych w Polsce, oni już od paru tygodni zakładają, nie obstawiają dalszych podwyżek stóp procentowych. Więc moim zdaniem jesteśmy naprawdę bardzo blisko tego szczytu i bardzo podobnie będzie w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach tutaj z nami sąsiadującymi. W strefie euro prawdopodobnie też zbliżamy się już do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. No i będziemy oczywiście patrzeć, jakie będą konsekwencje tych wcześniejszych podwyżek, bo już właśnie o tych konsekwencjach powinniśmy mówić, bo to spowolnienie gospodarcze, które teraz w niektórych częściach świata, ono jest właśnie konsekwencją tego, że podwyżki stóp procentowych mają miejsce na całym świecie. To właśnie porozmawiajmy o tym, jak wygląda ta inflacja, ale jak wyglądają właśnie te podwyżki stóp procentowych na całym świecie i jak my na tle, załóżmy też właśnie Unii Europejskiej, wyglądamy, jeśli chodzi o tę inflację, bo bardzo często możemy usłyszeć zarzuty do obecnego naszego rządu ze strony opozycji, że przecież w innych krajach europejskich takiej inflacji nie ma. Jak pan to skomentuje? No to jest troszeczkę śmieszny argument ze względu na to, że wystarczy zobaczyć, jak zachowuje się inflacja w krajach członkowskich Unii Europejskiej, strefy euro. U naszych bałtyckich sąsiadów inflacja sięga 25%. W Holandii jest bardzo podobna do inflacji w Polsce. W krajach południowych jest inna. We Francji, gdzie udział energii atomowej w tym miksie energetycznym i tym czynniku, który najbardziej wpływa na inflację, jest największy, ta inflacja jest najmniejsza. To jest taki ewidentny dowód, że to właśnie inflacja jest importowana i zewnętrzna, pochodzi właśnie z tych czynników rynkowych, takim jakim jest cena ropy naftowej, cena gazu ziemnego, prądu, który jest dostarczany do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. I to są te czynniki, które napędzały teraz tą inflację. No i oczywiście nie należy nigdy zapominać o tym, że wojna ma także swoje konsekwencje. Historia gospodarcza całej ludzkości pokazuje, że zawsze jak jest wojna, to jest inflacja. Więc mamy teraz wojnę i inflacja jest, im bliżej źródła konfliktu, tym jest większa. No, to, co się dzieje w naszej części Europy, dobitnie to pokazuje. No i należy
należy być optymistą, moim zdaniem, i trzymać kciuki za to, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła, ponieważ gdyby do tego doszło, to oczywiście bardzo pozytywne skutki także na tą presję inflacyjną byłyby obserwowane, więc w takiej sytuacji, moim zdaniem, spadek inflacji w tej sytuacji, kiedy doszłoby do co najmniej zawieszenia broni, a najlepiej oczywiście pokoju, byłyby bardzo korzystne także z tego punktu widzenia i oczywiście dla stóp procentowych. Panie Andrzeju, patrząc na sytuację ekonomiczną, gospodarczą w Polsce, czy to już jest taki właśnie na tym etapie też inflacji i stóp procentowych stały schemat, gdzie ceny surowców, jeżeli są wysokie, to wtedy przedsiębiorstwa podnoszą też koszty produkcji między innymi, a w ostateczności Jan Kowalski płaci więcej za produkty konsumpcyjne chociażby. Tak, ten schemat, o którym pani dyrektor powiedziała, rzeczywiście ma miejsce, ale także to jest ciekawostka. Ta inflacja, o której pani redaktor powiedziała, czyli inflacja producencka PPI w Polsce wynosi około 25%, ale dla strefy euro jest prawie dwukrotnie wyższa, wynosi około 45%, więc to właśnie kryzys kosztów życia, jak to już ekonomiści brytyjscy nazwali, to co się teraz dzieje w światowej gospodarce, dotyka przede wszystkim krajów zachodnich. Właśnie tam jest największy problem związany z inflacją i spadkiem takich dochodów. W Polsce dzięki tym wszystkim tarczom, dzięki programom społecznym ten ubytek realnych dochodów jest jak najmniejszy, dlatego my aż tak bardzo nie odczuwamy tego w naszych portfelach. To ja bym chciała jeszcze zapytać o te nieruchomości, o których pan wspomniał, ponieważ dzisiaj rzeczywiście mamy taką sytuację, chociażby patrząc właśnie na rynek warszawski, możemy zauważyć, przechadzając się po ulicach Warszawy, że sporo nieruchomości jest wystawionych na sprzedaż. Niektórzy mówią, że też nie radzą sobie z kredytami. Widzimy bardzo wysokie ceny wynajmu mieszkań. Czy dzisiaj Polacy chcą inwestować w nieruchomości, czy kupują nieruchomości? Czy to jest okazja bardziej dla tych, którzy mają jednak duże pieniądze i są w stanie dzisiaj wykupić te nieruchomości, które pojawiły się na rynku, bo są w zaniżonych na przykład cenach, bo kogoś nie stać na spłatę kredytu? W pierwszej kolejności moim zdaniem odpowiedź powinna być taka, że Polacy bardzo chcą własność, stąd też spłacalność kredytów hipotecznych jest bardzo duża, ale oczywiście jest też grono tych naszych rodaków, których nie stać na to, żeby obsługiwać koszty obsługi kredytów hipotecznych i w ogóle te koszty związane z kredytami hipotecznymi. I oni właśnie zasilają teraz tą podaż, która się pojawia na rynku hipotecznym. Wczoraj pojawiły się dane, które pokazały, że spadek nowych wniosków o kredyt hipoteczny wynosi ponad 50% w ujęciu rok do roku, więc to jest gigantyczna skala deprecjacji i oczywiście ten czynnik właśnie związany z nieruchomościami, z budownictwem jest tym motorem, który teraz prowadzi polską gospodarkę do spowolnienia. I, no, czyli możemy zauważyć, że mniej mieszkań też się buduje po prostu. Tak, zdecydowanie tak. I ten kanał oczywiście jest tym głównym, który powoduje teraz spowolnienie gospodarcze. I moim zdaniem właśnie Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych, obawiając się, że właśnie tym kanałem mogłoby dojść w Polsce do recesji. Więc brak podwyżek stóp procentowych może uratować rynek nieruchomości, sektor budowlany. I moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej to był jeden z głównych argumentów, żeby nie podnosić w Polsce. Ale czy to też oznacza, że te mieszkania, które są na rynku do kupienia, czy one teraz, jeśli chodzi o ceny, będą jednak niższe? Czy pojawią się tak zwane dobre okazje? Myślę, że tak. Myślę, że się pojawią. Oczywiście im bardziej w nieruchomościach liczy się tylko i wyłącznie lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Więc jeżeli oczywiście się pojawią takie okazje, to myślę, że znacząca część też niektórych uczestników, którzy są na rynku nieruchomości zaangażowani, oni czekają na takie okazje. Jest bardzo dużo jeszcze depozytów bankowych w Polsce, które nie są uruchomione i dla wielu inwestorów także czas inflacji, żeby się najlepiej zabezpieczyć przed inflacją, to jest właśnie rynek nieruchomości, więc ja osobiście nie spodziewam się jakichś większych, mocniejszych spadków cen w Polsce, zwłaszcza, że jeszcze dodatkowo należy pamiętać, że wynagrodzenia cały czas w Polsce jednak idą w górę, więc to taki współczynnik ceny do tych wynagrodzeń, które posiadamy, wcale nie wskazuje, że mamy do czynienia z jakąś bańką spekulacyjną w naszym polskim rynku nieruchomości. Dlatego jeżeli coś się stanie, to będziemy mieć jakąś chwilową korektę i przynajmniej ja tylko tak to odczytuję.
i później po jej zakończeniu tendencja wzrostowa HOSA oczywiście na nieruchomościach w Polsce powinna być kontynuowana. Dobrze, ale to żeby zamknąć też temat nieruchomości, muszę zapytać w pana ocenie, jak banki właśnie podchodzą między innymi do zamrożenia rat kredytowych, do tych wakacji kredytowych, bo na początku dosyć niechętnie chyba też podchodziły do przynajmniej tych wakacji kredytowych. A jak jest po tych kilku miesiącach już? Oczywiście, że tak, ponieważ to się wiąże z tym, że banki zamiast zysków będą miały straty. I teraz, jak obserwujemy spływające raporty kwartalne banków, no to praktycznie no, zdecydowana większość raportuje tutaj straty, ponieważ no, muszą uwzględniać w swoich bilansach te zmiany w prawie, które zostały w ostatnich miesiącach wprowadzone. No i oczywiście banki bardzo niechętnie do tego się odnosiły. Natomiast moim zdaniem prędzej czy później ta pozytywna tendencja jednak wróci, bo już pojawiają się głosy o tym, że w przyszłym roku będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, być może także w Polsce, więc tak jak zwykle to bywa, stopy procentowe są podnoszone w cyklu, później jest płaskowyż, a nadejdzie taki moment, kiedy te stopy procentowe będą obniżane. No i oczywiście będzie to wtedy skutkowało takim odmrożeniem gospodarki i kolejnym boomem gospodarczym. Mam nadzieję, że to są wiadomości, które napawają jednak optymizmem naszych widzów, którzy właśnie teraz nas słuchają, ale też słyszymy rozmowy, które dotyczą takich tematów właśnie jak inwestycja, to znaczy mamy jakieś środki na koncie, niektórzy mówią, że no nie chcą trzymać tych pieniędzy na swoich kontach i by w coś zainwestowali. W co inwestować? Dzisiaj według notowań giełdy papierów wartościowych jedną uncję złota kupimy za $1,714.65. Czy w pana ocenie to jest dobra cena, ale też i dobra inwestycja w złoto? To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, ponieważ jest uzależnione od tego, jaki każdy widz ma swoją własną percepcję ryzyka. I dla niektórych jest to bardzo duże ryzyko, dla niektórych jest to niewielkie ryzyko. Natomiast moim zdaniem generalnie teraz część inwestorów, zwłaszcza tych długoterminowych, lubi się zabezpieczyć przed tym, żeby no, trzymać część swoich oszczędności, bo dywersyfikacja także jest niezwykle istotna. Część swoich środków w takich metalach szlachetnych jest to bardzo popularne i modne. Jeżeli porównamy sobie to, co się teraz dzieje w światowej gospodarce, nie tylko w Polsce, do tego, co się działo w latach 70., ponieważ ostatni taki kryzys podażowy miał miejsce w latach 70. Jak sobie ludzie wtedy przypomną, co się działo z ceną złota, to być może taki właśnie boom na to, żeby metale szlachetne, wynika z tego, że historia pokazuje, że w takich sytuacjach trudnych no, część swoich środków ludzie, osoby które fizyczne, które chcą się zabezpieczyć, no, inwestują w złoto, dywersyfikując te swoje oszczędności, licząc, że gdyby się zmaterializował bardzo czarny scenariusz, to przynajmniej część tych środków utrzyma swoją wartość, a złoto jest dla nich takim substytutem tego, żeby utrzymywać część swoich aktywów w wartości, w czymś, co zawsze będzie miało swoją, swoją wagę i co będzie można było szybko wymienić, co będzie taką rolą waluty w sytuacji, kiedy doszłoby do negatywnych, bardzo czarnych scenariuszy, chociaż moim zdaniem osobiście uważam, że czarne scenariusze są bardzo mało prawdopodobne w perspektywie następnych lat. To ja muszę w takim razie jeszcze zapytać pana o te tarcze antyinflacyjne, bo pan również o tym wspomniał. Tarcze antyinflacyjne, które no, mają pomóc przede wszystkim też przedsiębiorcom. 99% przedsiębiorców w Polsce to są mali i średni przedsiębiorcy. To są przedsiębiorcy, którzy martwią się jednak o te rachunki za gaz, za prąd, za właśnie też inne źródła energii. Tymczasem mamy tarcze antyinflacyjne, które nie podobają się Komisji Europejskiej chociażby. Jak pan na to patrzy? Osobiście odbieram to jako narzędzie wywierania wpływu politycznego, czyli narzędzie polityczne tylko i wyłącznie, ponieważ zbliżają się wybory tutaj w kraju. I moim zdaniem ja to tak, w taki sposób po prostu interpretuję. A myślę, że to, że właśnie mamy wkrótce Polacy będą wybierać znowu władzę, to raczej
polski rząd będzie zdeterminowany, żeby pokazać swoją niezależność. Więc ja osobiście spodziewam się, że te wszystkie tarcze, te programy osłonowe będą utrzymane i będą bardzo pozytywnie wywierały wpływ na polską gospodarkę, bo należy także zwrócić uwagę, że na przykład jeżeli chodzi o inflację, to inflacja w naszym regionie Czechy czy też Węgry jest najniższa. I bardzo dobry wpływ tych tarcz antyinflacyjnych, ponieważ mając na uwadze tych naszych sąsiadów, tych największych, to inflacja jest najniższa w naszym regionie. I to jest po prostu bardzo dobry wpływ tych wszystkich pakietów, które miały osłonić polską gospodarkę przed negatywnym wpływem wzrostu cen. Panie Andrzeju, moje ostatnie pytanie. Jutro piękne święto, biało-czerwone święto, święto niepodległości, ale też w biznesie, w ekonomii pojawia się często takie pojęcie jak patriotyzm gospodarczy. Jestem bardzo ciekawa, jak pan definiuje właśnie pojęcie patriotyzmu gospodarczego. Czy to oznacza, że możemy my nazywać się patriotami gospodarczymi, jeżeli pójdziemy i zrobimy zakupy nie w wielkiej sieci handlowej zagranicznej, tylko na przykład u naszego sąsiada, który prowadzi swój własny warzywniak? Oczywiście, że tak. To jest ta forma wspierania polskiej przedsiębiorczości, którą każdy z nas może zrobić bez względu na to, czy jest zamożny, czy jest mniej zamożny. I taką aktywność zdecydowanie należy popierać. Popierać wszystko, co jest tutaj związane z lokalną przedsiębiorczością, lokalnym biznesem. Wspierać za każdym razem wszystko, co ma kod kreskowy zaczynający się od 590. Ten program wspierający właśnie polską przedsiębiorczość jest niezwykle istotny. No i oczywiście pamiętać, wspieranie polskiej gospodarki to jest dawanie także miejsca pracy tutaj nam wszystkim. No i rozwój polskiego biznesu jest tą podstawą, żeby ten wzrost gospodarczy w Polsce się utrzymywał. Więc no, ja osobiście jestem tego wielkim zwolennikiem i polecam każdemu taką aktywność, no ponieważ ona się sprawdza i nie tylko w Polsce, bo obserwujemy w różnych krajach bardzo podobne wspieranie polskiej, czyli krajowej przedsiębiorczości i należy tylko temu przyklaskiwać i oczywiście to wspierać. Dlatego przypomnijmy kod początek 590, warto szukać produktów właśnie z tym kodem kreskowym, prawda? Dokładnie tak, zdecydowanie tak. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Andrzej Stefaniak, ekonomista. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. A już za chwilę kolejna część naszego programu. Tym razem będziemy rozmawiali nie o polityce, nie o gospodarce, a o kulturze i zabierzemy państwa do Zamku Królewskiego w Warszawie.